Dzień dobry, a dzisiaj bardzo ważny gość to Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, gazety, dzień dobry państwu. Gazety czytaliśmy wcześniej, proszę odłożyć gazety. Dzisiaj rozmawiamy o ważnych sprawach. Nie? Chciałem przekonać pana redaktora do tego, żeby zapytać o to, co jest dzisiaj to najważniejsze prawda, w gazetach. To prawda, o tym, że niestety komornicy zdarza prawda, się, że windykują tych, którzy nie są dłużnikami, ale to się kończy, bo projekt odpowiedniej byłem ustawy lobowany przez już mojego dzisiejszego gościa, czyli ministra Kwiatkowskiego, żeby porozmawiać. Minister się bardzo ucieszył, że kiedy mówiłem, że porozmawiamy. Na czym polega problem z komornikami? Na tym, że niestety, z uwagi na to, że w klauzuli wykonalności, w oparciu o którą komornik windykuje należność, jest imię, nazwisko i adres, ale często adres określany w taki sposób, że powoduje, że windykuje się na przykład od tej samej osoby, która ma to samo imię i nazwisko, co dłużnik. Krzysztof Kwiatkowski. Myślę, że kilku w Polsce jeszcze innych jest. Sam chodziłem do klasy w szkole podstawowej, gdzie musiałem zeszyt podpisywać Krzysztof Kwiatkowski drugi, bo dokładnie o tym samym imieniu i nazwisku był kolega w klasie. No i jak chcemy historia to, z Sochaczewa, z emerytowaną panią, której zabrano pieniądze, emerytury, a która w życiu żadnych długów nie miała. Jak tego unikniemy? Do klauzuli wykonalności, czyli tego dokumentu, który dostaje komornik z sądu, wpisujemy PESEL, czyli te dane, które są wyjątkowe dla identyfikacji każdego z nas. To wpadliśmy dopiero na to teraz. I to uniemożliwi tego typu błędy w przypadku podmiotów gospodarczych, będą to dane z rejestru sądowego, numer identyfikacji podatkowej i dzięki temu już takie sytuacje się nie będą zdarzać. Jestem zdeterminowany, żeby w przyszłym tygodniu zakończyć pracę nad tym projektem. On jest w komisji, której pracami kieruję, komisji kodyfikacyjnej. Później oczywiście Sejm, prezydent i w związku z tym, że jest to nowelizacja kodeksu, 6 miesięcy zanim przepis wejdzie w życie, dlatego tym bardziej teraz uczulam wszystkich, żeby jeżeli będą mieli informacje, które ich zaskoczy, że mają windykację jakiejś należności, której nigdy nie spowodowali, można wstrzymać tego typu czynności, odwołać się do sądu, żeby takie sytuacje po prostu się nie zdarzały. Panie ministrze, żeby nie wieszać psów na ważnym zawodzie zaufania publicznego, to chciałbym zapytać o skalę zjawiska. Dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze o takim zjawisku jak trałowanie, czyli są komornicy, którzy szukają osoby, która właśnie nosi popularne imię i nazwisko, w przypadku jeśli mają dłużnika, z którego trudno ściągnąć pieniądze i od tej niewinnej osoby gdzieś tam w Polsce ściągają pod pretekstem, że to niby ta osoba. Ja rekomenduję w takich sytuacjach oczywiście oprócz podjęcia skutecznych czynności, które wstrzymają windykację, tu czasami jest problem, że ci, którzy tego długu dochodzą, podają nieprawidłowy adres. Zdarzały się takie sytuacje w pierwszym wniosku, w oparciu o który nadaje się klauzulę wykonalności, a komornik już dostaje aktualny adres, żeby tą należność zwindykować. Jeżeli są takie przypadki takich decyzji i działań komorniczych, które łamią przepisy prawa, rekomenduję, żeby zawiadamiać zarówno samorząd komorniczy, jak i ministra sprawiedliwości. On również, co robiłem, kiedy kierowałem resortem, może wszcząć procedurę postępowania dyscyplinarnego dla danego komornika. Sam miałem taką sytuację związaną z komornikiem ze Zgierza, który w sposób absolutnie niezgodny z jakimikolwiek standardami dochodził roszczeń i w oparciu o to taki wniosek i taką procedurę sam uruchamiałem. Ale ja właśnie pytam o skalę tej tak zwanego trałowania bliźniaków. To jest częste zjawisko? Można powiedzieć, bo to jest najlepszy probierz, że większość klauzul wykonalności, czyli większość tych procesów odzyskiwania należności jest przez tak zwany sąd elektroniczny. Sąd, bo to jest najszybsza procedura i tam poziom błędów, odwołań się osób zainteresowanych to jest 3%. Ale w związku z tym, że w tym sądzie było już 4 miliony spraw, to te 3%, które mogłyby się wydawać nie aż tak wiele, to mogą być potencjalnie dziesiątki tysięcy osób poszkodowanych, dlatego w tej sprawie trzeba działać szybko i taką determinację wykazuje, żeby jak najszybciej ten problem zakończyć. Szkoda, że zgodnie z przepisami musi to potrwać jeszcze kilka miesięcy, zanim te przepisy wejdą w życie. Podobno będzie mógł pan to zmieniać już w innej nowej roli, nie jako posła, ale z powrotem ministra sprawiedliwości. Nic mi o tym nie wiadomo, nawet nie wiem dlaczego dzisiaj nie pytano. Podają, że nieoficjalnie się dowiedziały.
Nic mi na ten temat nie wiadomo. Dzisiaj nawet rano kilka osób mnie pytało, co robię wieczorem. Nie wiedzieć czemu. O godzinie 20 ma pan spotkanie z premierem, jeśli pan nie wie. O godzinie 20 będę zajęty sprawami związanymi właśnie ze zmianami przepisów. Rozmawiam z osobami, które również są ekspertami tak w sprawach związanych z postępowaniem egzekucyjnym, czyli tym w oparciu o których pracują komornicy, jak także w sprawach związanych z inną nowelizacją dotyczącą ustawy o systemie dozoru elektronicznego, której przepisy przestają obowiązywać w przyszłym roku, bo była to ustawa obowiązująca w określonym czasie. Wprowadzamy ją na stałe do porządku prawnego w Polsce i to są rzeczy, wyłącznie rzeczy, którymi się będę zajmował wieczorem. A pan nie wie, może pan nie wie jeszcze o tym, że pan premier zaplanował pana wizytę. Zorganizować panu dzień dzisiaj. Zorganizowałem już sobie wieczór i to będzie wieczór bardzo intensywny i poświęcony pracy. Z kancelarii premiera to pan minister Kwiatkowski, jak to mówi młodzież, spuści na drzewo ten telefon. Plany na wieczór są skonkretyzowane i to są plany związane z rozwiązywaniem problemów ludzkich. A o godzinie 14 zbiera się zarząd Krajowej Platformy Obywatelskiej, czyli taka rząd, można powiedzieć, partyjny, najwyższa władza i tam ileś ważnych kwestii będzie. Taka plotka, która krąży w świecie polityki i mediów, to jest, że dzisiaj pan minister sprawiedliwości Jarosław Gowin przestanie być ministrem. Albo usłyszy, że przestanie być. Nie wiem oczywiście, co się wydarzy na zarządzie. Za to, co ma być najważniejszym punktem posiedzenia zarządu, zawsze się mogą pojawić oczywiście dodatkowe. To jest punkt dotyczący przyjęcia kalendarza wyborczego w przyszłym roku i to najpóźniej wiosną musi się odbyć konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej. To narzuca pewne rygory statutowe, czyli kalendarz wcześniejszych zebrań członków w kołach, strukturach powiatowych, strukturach regionalnych, wybór delegatów. To wszystko musi być ustalone i to jest najważniejszy punkt na zarządzie plus ogólna sytuacja polityczna. A tam przede wszystkim dyskusja o tym, jak mądrze wydatkować pieniądze z funduszy europejskich. To, że wywalczyliśmy ich dużo w nowej perspektywie finansowej, nie zwalnia nas z wydawania ich mądrze i wymaga także pewnych decyzji rządu, bo doświadczenia z tej perspektywy, która się właśnie kończy, są takie, że niestety czasami samorządy zbyt dużo pieniędzy wydają na akwaparki, a zbyt mało na taką infrastrukturę, która na przykład umożliwia lokalizację zakładów pracy na danym terenie. A wracając do tego, co pan nazwał kalendarzem, kalendarza wyborczego, czy będzie omawiana kwestia bezpośrednich wyborów przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, co ostatnio rzucił pan premier? To jest ciekawy pomysł i na pewno będzie na ten temat rozmowa. Musimy jednak pamiętać, że statut Platformy, z uwagi na to, że to jest odpowiednik troszkę takiej konstytucji w życiu obywatela, statut Platformy dzisiaj mówi o tym, że przewodniczącego partii wybierają delegaci na zjazd krajowy. Oczywiście, że można zmienić taki statut? Oczywiście, że można to zmienić. Ale zmienia to najwyższe gremium Platformy, czyli konwencja krajowa. Więc może to się stać, ale właśnie na tej konwencji, na której również wpisany jest wybór przewodniczącego, to jest problem, czy można to jakoś formalnie rozwiązać i pewno na ten temat będziemy rozmawiać. Sama koncepcja jest niezwykle ciekawa. A pan myśli, że Grzegorz Schetyna wystartuje w wyborach na przewodniczącego Platformy? Jak sam powiedział... Takie sugestie z jego strony można Jak sam wyczuć. Powiedział w wywiadzie, którego udzielił, swoją decyzję uzależnia od decyzji obecnego przewodniczącego, czyli Donalda Tuska. Poczekajmy na tę decyzję. W PSL-u, ale to jeszcze za dawnych wyborów, było tak, że tam ich statut na przykład każe, że musi być wystawiony drugi kandydat, żeby nie było jednego kandydata i to czasem był taki drugi kandydat na Zająca. Tak ale nie zawsze, no, o czym boleśnie się przekonał ostatnio Waldemar Pawlak. No i właśnie pytanie, w jakiej roli Schetyna miałby wystartować? Czy na Zająca, czy w roli Janusza Piechocińskiego? Widzę możliwość wielu wariantów pośrednich. Na pewno Grzegorz Schetyna nie jest typem polityka z uwagi na swój dorobek polityczny, który by nadawał się do pełnienia roli Zająca. A co z Jarosławem Gowinem dalej politycznie? Jak pan ocenia te pogłoski, że on zostanie wyrzucony z Platformy albo sam odejdzie, w każdym razie będzie poza Platformą? On, John Godson, Jacek Żalek,
Kiedy patrzę na polską scenę polityczną, na te dwa skrajnie lewicowe ugrupowania, dwa zwalczające się ugrupowania także na prawicy, dla mnie ogromną zwalczający wartością się wewnątrz Solidarna Polska i PiS, z drugiej strony Ruch Palikota i SLD, to mimo wszystko uważam, że ta czasami ożywiona dyskusja wewnątrz Platformy to jest taka oaza stabilności na scenie politycznej. Ważne, żeby to nie była stabilność, która się przekłada na brak decyzji, tylko na dobre decyzje, ale życzyłbym sobie, już mówię nie jako polityk, ale jako obywatel, żeby jak najwięcej w polskiej polityce było tego rozsądku i umiaru, który z naturalnych względów cechuje polityczne centrum. Tylko ta wewnętrzna dyskusja przekroczyła już pewną złą emocję. To się wyczuwa, kiedy posłowie są na przykład na Twitterze, na jakichś mediach społecznościowych. Wypisują są takie Panie rzeczy. Panie redaktorze, pan mówi o złych emocjach w ugrupowaniu, którego jest swym członkiem. Proszę zobaczyć, w jak sympatycznym uścisku są spleceni Janusz Palikot i Leszek Miller, czy Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro. Ale to są dwa ugrupowania. Pełna zgoda. Tylko jak ja słyszę o tym, jakie są różnice zdań w Platformie, to zawsze rekomenduję, popatrzmy bliżej na scenę polityczną i niech do nas wszystkich, mam nadzieję, że będzie przekonywująco docierać to, że Platforma jako to ugrupowanie w centrum daje tą stabilność sytuacji Czyli w Polsce, krótko, niezależnie pan, od wewnętrznych debat. Przynajmniej ta trójka konserwatystów zostanie w Platformie? Znaczy, ja mam nadzieję, że w Platformie zostaną wszyscy i że w obrębie Platformy będziemy potrafili znaleźć wspólny pogląd. Wartością Platformy jest to, że ona jest ugrupowaniem umożliwiającym wewnętrzną debatę i reprezentującym wiele poglądów, acz nigdy poglądów skrajnych, bo powtórzę, na skraju mamy dwa ugrupowania na lewicy i dwa na prawicy i to chyba już wystarczy. Bo gdyby tak spróbować sklasyfikować posłów Platformy, to panu jest kimś, kogo można nazwać 40 innych posłów, konserwatywnym lojalistą albo lojalistycznym konserwatystą, bo pan głosował za odrzuceniem dwóch projektów związków partnerskich SLD i Ruchu Palikota i skierowaniem do komisji tego platformerskiego pomysłu. Przede wszystkim jestem prawnikiem i patrzę, czy przepis jest konstytucyjny, czy niekonstytucyjny. Są wątpliwości nawet co do projektu mojego kolegi Artura Dunina, ale takie, które można najszybciej usunąć. Uważałem i uważam, że w projektach SLD i Palikota jest to absolutnie niemożliwe do usunięcia i stąd moja decyzja. Oj, nie zdążyliśmy właśnie porozmawiać o nowej partii, czyli Europie Plus, która podobno ma być zagrożeniem dla Platformy. Jednym słowem, będzie czy nie będzie? Znaczy właśnie nowej liście. Będzie bratobójczym zagrożeniem dla Leszka Millera. Czyli nie zabierze głosu w Platformie? Zobaczymy, czy ta inicjatywa w ogóle zda egzamin czasu. Dzisiaj widzimy, że Leszek Miller zrobi wszystko, żeby z oseska politycznego nie wyrosło dojrzałe dziecko. Dziękuję. Krzysztof Kwiatkowski, Platforma Obywatelska, były i może przyszły minister sprawiedliwości. Dziękuję, panie ministrze. Obecny i mam nadzieję, że w przyszłości przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej w Sejmie. Ciepło państwa pozdrawiam. Rozmawiał Piotr Gursztyn. Na zegarze za 7 minut 9.